ten mit potężnej rosyjskiej armii upada na naszych oczach. Rosjanie czyszczą sprzęt i pokazują na defiladach ten najlepszy. Natomiast tu się nic nie zmienia. Oni nie mają, to też nie ma środków na to, żeby kupować nowy sprzęt, modernizować go. To wcale nie tak dobrze wygląda. Poza tym ci młodzi rekruci, którzy, no widzieliśmy zdjęcia, no 2002 rok urodzenia, 2020, przepraszam bardzo, 2002 rok, więc to są młodzi. Młodzi 20-letni chłopcy, no to co może się taki człowiek nauczyć? Każą mu pojechać na ćwiczenia, on jedzie i później... Nagle się dowiaduje, że bierze udział w wojnie. Jesteś byłym żołnierzem Gromu, co już mówiłem, jednostki specjalnej polskiego wojska. Ta jednostka była szkolona między innymi też do walk miejskich. I dziś widać, że rosyjski okupant będzie musiał toczyć walki miejskie, choćby jeśli chce zdobyć Kijów, że Kijów sam z siebie się nie podda, przynajmniej nic na razie na to nie wskazuje. Wszyscy wiemy, że dla wojsk, które wkraczają do miasta, jest to bardzo trudne, bo powinno być co najmniej 5 razy więcej żołnierzy niż obrońców danego miasta i wygląda na to, że wokół Kijowa nie ma aż tylu sił agresora rosyjskiego, aby móc wkroczyć do Kijowa. Według ciebie, jeśli możemy się zastanawiać, co zacznie robić teraz Rosja, aby ten Kijów zdobyć? Rosja już robi, wysyłając takie grupy dywersyjne sabotażystów na teren miasta Kijowa i nie tylko. To są przeszkoleni ludzie w walkach właśnie w terenie zurbanizowanym. To jest piekielnie trudne, dlatego że mamy przykłady już. No, trzeba zwrócić uwagę. Posłuszmy się. Amerykanie stracili w pustynnej burzy w pierwszej fazie około 100 żołnierzy. Natomiast w momencie w 2003 roku, jak była pustynna tarcza, to sama okupacja kosztowała, i przyznają się do tego, ponad 6 tysięcy ludzi. Oni zginęli właśnie w mieście. Miasto jest trudne do, bardzo, znaczy, trudne do atakowania. Dla obrońców stanowi, powiem, fantastyczną bazę do tego, żeby to zagrożenie likwidować. To samo było przecież w Stalingradzie. Niemcy już byli. Widzieli rzekę. Więcej, tam była wielomiesięczna okupacja. Tak, i jednak się Rosjanie obronili. Więc wykorzystywanie tych działań nieregularnych, którymi są właśnie takie, tak jak obrona terytorialna ukraińska. Ale co spodziewasz się, że oni są na tyle przygotowani, że są już na przykład przygotowane zasadzki, że są przygotowane, nie wiem, samochody ciężarowe, które będą zastawiać konkretne ulice, żeby utrudnić ruch ciężkiego sprzętu? Ja myślę, że Ukraińcy odrobili lekcję. Sam Kliczko zdecydował, że godzinę policyjną do poniedziałku mamy, do godziny 8 rano godzinę policyjną. No, żeby armia ukraińska widziała, że ktoś obcy się dokładnie, po prostu kręci. Dokładnie tak, dokładnie o to chodzi i są tego znaczące efekty. Ten mit potężnej...